Witamy na trzecim ogólnopolskim turnieju tańca polskiego Związku Tańca w Oleśnicy imienia pana Marcina Kasiny, wójta gminy Oleśnica. Jest ze mną pan europoseł Jarosław Duda. Witamy bardzo serdecznie, panie europośle. Jak się panu podoba dzisiejsza impreza? Atmosfera fantastyczna, jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo lubię tego typu przedsięwzięcia z punktu widzenia aktywności, tych wartości, które są bardzo też ważne dla wspólnot europejskich, bo to jest coś, co pokazuje, że ludzie mogą być razem, mogą się cieszyć, mogą uprawiać sport, mogą w końcu razem dobrze się bawić. I ja jestem zakochany, że to się dopiero rozkręca i będzie jeszcze fajniej, a już jest znakomicie, to mogę posłuchać. Bardzo się cieszę, że jest pan tutaj razem z nami. Z tego, co mi wiadomo, zajmuje się pan polityką socjalną, więc imprezy tego typu są na pewno panu bardzo bliskie. Bardzo się cieszymy, że pan tutaj z nami jest. A w jaki sposób mógłby pan powiedzieć ze swojej strony jako europosła, w jaki sposób państwo mogą wspierać tego typu imprezy? Więc jako poseł do Parlamentu Europejskiego mam wiedzę w oparciu o m.in. budżety, które są dzielone z wspólnego budżetu unijnego na poszczególne państwa, potem na poszczególne terytorialne samorządy. I to są środki, o które warto pamiętać. I tą wiedzą musimy się dzielić, pokazywać, że są takie możliwości, żeby one trafiały w takie miejsca jak tutaj, czyli zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak i z innych szczebli samorządu terytorialnego. Te środki są dostępne. Zatem zachęcam wszystkich organizatorów tego typu właśnie imprez, a szczególnie tutaj pana wójta Kasiny, który trzeci raz robi ten znakomity turniej, i oczywiście pana prezesa Zbigniewa Zasady, z którym mam zaszczyt się znać i przyjaźnić od wielu lat. Zresztą wspólnie robiliśmy fajne przedsięwzięcia taneczno-społeczne. To jest strasznie ważne i mam nadzieję, że niedługo do tego wrócimy, bo aktywizacja osób ludzi z niepełnosprawnością, osób, które poruszają się na wózkach, które znakomicie tańczą, to na wysokich rangach zawodów, jestem przekonany, jest naszą tutaj koniecznością i powinno się będziemy tańczyć. Super. Dziękujemy panu bardzo. Życzymy miłych doznań, miłego oglądania. Dziękujemy bardzo.